Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 włącza ludzi do działania. Wieś nie zmieni się bez naszego zaangażowania. Dlatego ważne jest, aby o jej rozwoju decydowali jej mieszkańcy. Nie tylko ci zaangażowani bezpośrednio w rolnictwo, lecz wszyscy, którzy mają pomysł na podlaską wieś. Aby rolnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe byli partnerami i aby to lokalne społeczności same zapisywały swoje potrzeby w lokalnych strategiach i aby miały wpływ na ich realizację. Wiele nadziei wiązanych jest z programem LIDER. LIDER jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania. Lokalne strategie rozwoju muszą być przygotowane jako takie długofalowe dokumenty planistyczne przy bardzo aktywnym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców obszarów wiejskich. A wiadomo, że wieś to nie tylko rolnicy, którzy produkują płody rolne, ale to także i mieszkańcy, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą i także rolnicy, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Podlaska wieś czeka na mieszkańców obszarów wiejskich, bo przecież najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby i pomysły. Pamiętajmy, głównym celem PROW jest rozwój terenów wiejskich, poprawa konkurencyjności rolnictwa, harmonijne zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie ochrony klimatu. To wszystko możemy zrobić razem. Szczegóły prof.wrotapodlasia.pl. Podlaska Wieś wprowadza zmiany dzięki PROW.